Nowa lepsza dania. Co prawda jeszcze nie na nadchodzącym patchu 1.34, ale na rodzinie modów Expanded Family. Jest to grupa modów, która naprawdę sporo zmienia w tej grze, od misji poprzez systemy rządów i eventy na danych krajach, czasem też i idee danych krajów. Linki do tego moda umieściłem wam w opisie, zajrzyjcie tam. Tak samo jak macie linki w opisie do wyprzedaży na Elebie, polecam zajrzeć i sprawdzić. Gramy arcykrólem Chrystoferem III von jakimś tam nieważne, który ma ewidentne problemy rozpłodowe. Musimy na początku poradzić sobie z pewnymi buntami na Gotlandii i po pierwsze sprawdźmy, dlaczego to jest zawsze rodzina gryfów, czy to jest coś historycznego? Jaki władca nam tutaj rządzi? 3-1-5, niby lepszy niż nasz obecny, ale jednak nie da mu wygrać tej wojny domowej. Mamy napisane, że ta armia przybędzie do tej prowincji za jakiś czas, więc ustawmy tam nasze armię. Przywitajmy przeciwnika. Mamy właśnie nową formę rządów arcykrólestwa, co zmniejsza nam koszty zjadania naszych poddanych o 5%. Wow. Ale na przykład ta arcymonarchia tutaj zapowiada się mega, mega fajnie. I ciekawe, czy monarchia elekcyjna działa na tej modyfikacji tak samo. Nie wiem, ale za to widzę jeszcze parę innych rozwinięć. Myślę, że sobie sprawdzimy je, kiedy do nich dotrzemy. Dużo opcji w decyzjach narodowych. Większość tych opcji to tak, aktywacja nowych dóbr, chcemy, żeby były aktywowane. Ich naprawdę dość sporo się nam pojawia, takie jak piwko, miodę, kalmary. Kalmary! Więcej kalmaru! To już wiem, czemu tak nazwali tą unię. Oryginalne nazwy raczej nie i to szczerze mówiąc nie wiem, co to jest. Ale to, co nas może interesować, to właśnie o te trzy misje. Albo utworzenie Skandynawii, utworzenie Imperium Północnego, albo przywrócenia naszej kultury wszędzie. Hej, powiem, że to jest nawet dość fajna misja. Nowe, wspaniałe drzewko misji. No tak, jeszcze go nie widzimy, za chwilę będzie nowe, ale nieważne, ja wiem, że naszym pierwszym celem wojennym będzie Anglia, Szkocja, a Litwa zaraz wpadnie pod buta, więc też może być naszym rywalem. Przywileje rozdałem standardowo, przejrzałem, nie mamy nic nowego, czyli punkty, tańsi doradcy i tyle. Bez doradców tańszych, zamiast tego wziąłem Supremacy over the Crown u Nobility. Misja, jak zwykle, jak się da, to tańszego doradcy, jak nie, no to papież też fajna sprawa, a ziemię sobie odbierzemy, jak tylko stłumimy te bunty. I tutaj pytanie do osób, które znają tego moda. Bardzo często w modach, na przykład po śmierci jakiegoś władcy konkretnego, wyłącza się cała ścieżka misji. Czy jest też tak samo w przypadku naszego Krzysztofera, Krystiana chyba w zasadzie? Czy jemu nie można dać umrzeć? Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, a reszcie widzów polecam zajrzeć do komentarzy. A tak poza tym dyplomatów wysyłamy do Szwecji, Norwegii i do Szwajcarii. Nie wiem czemu, żeby się tak myliła dalej ze Szwecją. Nie no, już tak na serio, to albo jakaś Burgundia, albo Francja. Ktoś, kto by mi pomógł w wojnach z Anglią. I wezmę Burgundię, szczerze mówiąc. Jak odpauzujecie grę, to mnóstwo rzeczy wam się odpali i po kolei wam wytłumaczę, co po co. Pierwsza decyzja, która, gdzie tylko informujemy tą całą naszą grupę modów, żeby była stabilniejsza, czy odpaliliśmy jakąś modyfikację na zmianę tych idei. Ja nie mam, w grupie Expanded Family też nie mam takiego moda bazowo, więc ja zaznaczam opcję, że nie mam takiego moda aktywnego. Trading Fairs, jeżeli wam nie zależy na jakości, czyli szybkości gry, no to raczej polecam, żebyście mieli rzeczywiście to włączone. Dzikie akcje odchodzą czasem z tym Trading Fairs, ale ja nagrywam odcinek, więc to wyłączę. Możliwe, że kiedyś jak będę miał więcej czasu, to zagram z Trading Fairs kampanię. Obecnie tak czy siak obciążony mam komputer i to naprawdę dużo wolniej chodzi z włączonym Trading Fairs. W skrócie, Trading Fairs to są takie eventy, gdzie się odpalają w jakichś tam prowincjach na świecie. One trwają przez jakiś czas i przez ten czas odpalają się różne inne eventy, dające nam bonusy lub minusy do prowincji. A ostatnia decyzja to jest właśnie to, czy włączamy nowe misje, czy zostajemy przy tfu paradoksowych. Tfu. Bierzemy nowe. I tutaj drzewko duńskie, widać, że prezentuje się przepotężnie. Zjednoczenie Skandynawii, inwazja na Anglię, czym się dzisiaj będę mocno zajmował. Kolonizacja, w zasadzie to ponowne odkrycie nowego świata i gra pod kolonizację. Nawet Afryki, też mamy kolonizację Afryki. I zobaczcie, inne też drzewka misji macie dla Norwegii. O, Szwecja nie ma? A to bardzo dziwne. Powinna mieć osobne drzewko. Coś się popsuło. W sumie jeszcze obraźmy Anglię. No, takie coś to jest bardzo wikingowe. I muszę przyznać, że nie zauważyłem tego wcześniej, ale też mamy innych doradców. Na przykład ten pan bardzo by mi się teraz przydał. I go biorę. Dokład od wasali. No, jakby miał wasali. Niestety pamiętacie, że wasal, unia personalna, to nie to samo. Jest raczej jakaś stabilność może mi się przydać. No jasne, pewnie. Kolejne złe rzeczy. Niestety nie mamy żadnej ziemi. Dosłownie, nie mam żadnej ziemi. Więc czuję się w tym, że mogę im dać tą ziemię, bo nic nie mam, mogę im oddać. Normalnie bym raczej
raczej się biło tą ziemię. I uwaga, musimy bardzo zwracać uwagę na lojalność Szwecji i Norwegii. Nie mamy z nimi żadnego okresu pokoju, więc mogą w dowolnym momencie uzyskać poparcie innych nacji, dużo jak niepodległościowych. Poniżej 50% musimy trzymać. Na początku możemy to albo zbijać prestiżem, albo dewując prowincję. I na początku będziemy dewowali. Dużo dewowania będzie. Armie nasze buntownicze rozbite, więc wyłączmy fortece, wyłączmy wojsko. Uhuhu. Ej, to się różni normalnie. Mogę zwiększyć moją flotę, mieć doradców i też mi to rośnie wtedy. I zobaczcie, to i też mamy jakoś to inaczej. My na początek Danią zdecydowanie chcemy Danish Subject Loyalty, ale innych rzeczy też jest dość sporo. No i patrzcie, przez to, że mamy Wüstenbacha, dostajemy zwiększone income. Za jakieś bawarskie włości. Szkoda, że Bawaria nie istnieje. Jakaś rebelia w Moskwie. Nie pamiętam tego, żeby to było na podstawce. Dobrze, palić Moskwę. Polska ma Jagiellona, ale tutaj jest jakiś lepszy. Gotlandia odbita, no więc na spokojnie możemy wrócić. No i musimy jakoś skombinować 25 tysięcy wojska. O kurde, nowe budyneczki. Co, ile tego tutaj doszło? Wow! Importowanie zasobów od poddanego? Daleskogen, daj mnie to. Idee narodowe duńskie, z tego co widzę, troszeczkę się różnią od tego, co mamy na podstawce. Na pewno nie kojarzę Gaveringu. Jak tak spojrzycie, bo wam zrobiłem takie zestawienie, to zdecydowanie te idee się różnią. Na modzie idee są bardziej pod podbój, a w podstawowej Europce bardziej pod budowanie potężnej floty. Ej, my tutaj mamy jakieś różne inne rodzaje marchi. I mogę zjeść od razu Holstein? Nie. I widzę, że mamy też sporo nowych monumentów. Tylko oczywiście nie w naszym regionie. Tutaj bida z nędzą. Ale ta Irlandia, też Polska. Ej, tu jest coś zielonego. Ile tych monumentów? I dlaczego Kraków powinien być stolicą Polaków? No zastanówmy się. Dlaczego? Warszawa, łazienki. Super. Chyba jakiś kolejny to jest mod, na którym będę musiał ograć Polskę. Naprawdę. Dobra, my nasze jednak wojny myślę, że musimy zacząć od Bałtyku i jego podbicia. Dobudujmy jednak flotę. Chwila, mogę sprzedać Gotlandię zakonowi krzyżackiemu? Okej. Nie. Albo możemy grać Gotlandzką Republiką Piracką. Okej, też dość fajnie. Ale nie, jednak zaciśnijmy nasze więzi. Wielka bałtycka flota. Poproszę raz. Czas zdobyć to, co zawsze było nasze. Nawet możemy Osel zaatakować. Wzywamy osobno zakon, bo od zakonu raczej będę chciał brać tylko wybrzeże. Reszty może przypadać Polakom. O, a ci nawet mnie lubią. Czas zdobyć dacji duńskiej floty, która w sumie jest jeszcze mega słaba, ale w przyszłości kilka okrętów ciężkich zbudujemy. Na czas tej wojny weźmy pożyczki od mieszczan oraz zrekrutujmy naszą tanią kompanię. Dobry. No i niestety Polska nam przyszła z pomocą. Niestety. O, Francuzi chyba spalają właśnie Joannę d'Arc. Albo i nie. Ale gdzie, Liwo, nie uciekasz? Gdzie? Chodź tu. Chodź tu. Ok. Mam was. Od zakonu wezmę dużo mniej niż planowałem. No ale może calutką Liwonię weźmiemy. Tja, na pewno mam punkty, żeby to wszystko okorować. Super. Ale podbiliśmy Osel, więc zostaliśmy roszczenia nagle do Lubeki i Newy. A to nie miało być teraz roszczenia do Gdańska. No nic, no to lecimy na wojnę z Nowogrodem. On nie ma z nami szans. Wyślemy tam nasze wojska ze Szwecji. No i jesteśmy już od razu Imperium Światowym. Niewielkie podboje były do tego potrzebne. Ty, ale po co mi w ogóle fort tutaj? O, jednak Szwecja dostała swoje misje. I zobaczcie, tą misję na Daleskogen. Musimy zdewować ją troszeczkę. No i będziemy mieli zwiększoną produkcję nie o 5, ale o 7. Masakra. A co tutaj mamy? Admiralicja. Pałacyk. Wow. Generał z 60 punktami tradycji, czy jednak 100 punktów militarnych. A spróbujmy. A miałem takiego, dostałem takiego. Super. Oh my god, zobaczcie, coś takiego. Rozbrojenie floty, gdzie możemy zmniejszyć ich limit. Masakr, to by się bardzo przydało. Możemy od nich zabrać technologię. Dostać mapy. Ej, takie opcje pokoju by się przydały w normalnej grze. Albo porwać doradcę militarnego, który pracuje za 1/3 mniej hajsu. Dawać mi go. Oprócz tego chcemy wasz handel. Oczywiście Polska nie zjadła całego zakonu. Nie wiem czemu. O, mamy możliwość edukowania następcy tronu. Jak najbardziej militarnie go chcemy wzmocnić. No, współczesna doktryna armii, jak najbardziej. Chyba, że o sukcesie decyduje poziom umiejętności naszego następcy tronu, to nie wróżę tutaj wygranej. Aha, nauczyciel kłóci się z uczniem. Nieładnie. Dogadajmy się. Halo, Szwecja, klikaj to, Szwecja. I 7 produkcji bazowej, nie mogę. Holstein zjedzony, to od razu go dodajmy do naszego state'u. Jakąś też misję mogę wykonać na 10 lat, tylko, no przynajmniej dzięki temu mam sojusz z Burgundią.
Burgundią. Co za typ! Okradł mnie! Zatrudnijmy nowego i publicznie skażmy starego. No to by dało nauczycielom motywację, prawda? Oh my god. Też Nan Air jest po prostu jakimś kretynem. Co to za jakiś Cassius Belli? Mamy reformę rządową i powiem wam szczerze, jest kilka naprawdę ciekawych. Tutaj na przykład, jeżeli chcemy mieć jakieś większe wpływy papieskie, City Privileges, która daje nam możliwość zwiększenia produkcji niektórych dóbr o 15% i bazowo mamy zwiększoną produkcję o 1, za to dajemy miastom autonomię i dotyczy to takich dóbr przetworzonych, jak na przykład piwo, albo lecimy w Tor. Nie wiem żadnego pojęcia, jak wymówić Konstantino coś tam, ale wydaje mi się, że to będzie całkiem niezłe. Dodatkowa relacja, privileges, nobility slot, może być to ciekawe. Wow, wprowadzenie renesansu daje mi coś takiego? What the fuck, co to za jakaś elekcja, przecież nikogo nie wybieram. Pierwsze rozwinięcie z ery. Nie no. Weźmy, upewnijmy się, że nasi subjekci tutaj będą mega lojalni. Skandynawska konstytucja. Nie no, wprowadźmy no. Co złego może się zdarzyć? Edukacja skończona. Ciekawe, co dostaniemy. Bo na razie to ja nie widzę efektów tej edukacji. Teraz już wiem, co moi rodzice musieli czuć na mój temat. Wreszcie technologia dyplomatyczna i możemy zacząć rozwijać nasz handel. Obecnie jest żałosny. Czy ta edukacja nam się opłaciła? No nie powiedziałbym. Ej, tutaj też są nowe przywileje. Zobaczcie. Wow, ile ich jest. O. A co tu się wydarzy? Ale że mam im coś sprzedać? W życiu? Jaki ideę by tutaj wybrać? Chyba, że wezmę pierwszy raz w życiu Navy Ideas albo Maritime Ideas. No to przynajmniej kiedyś brałem w jednej kampanii. Najwięcej problemów mam z pieniędzmi, więc wezmę handlowe idee. No moi władcy na pewno nie są geniuszami militarnymi. Rozwijmy miejsca pod handel. Ej, jeszcze mamy takie budynki, drogi w ogóle. W sumie odpalmy złotą erę, bo czemuż by nie. Albo mi się zdaje i budynek produkcyjny jest droższy niż normalnie i daje większą produkcję. Nie no, na bank jest droższy i daje większą produkcję. Doradca, który daje nam bonus tego, że jest tańszy, jednocześnie jest tańszy. Okej, fajny pomysł w sumie. Jakieś zamieszki? Co? Trzecia reforma! I powiem wam, wyglądają naprawdę ciekawie. Obczajcie te trzy nowe. Ja wezmę przedstawicielstwo plebsu. Dostajemy roszczenia wreszcie do Anglii. Zaczynam też budować wreszcie naszą flotę ciężkich okrętów. Minimalnie potrzebuję ich 10. Myślę, że w sumie to tylko 10. Zastąpię nasze galerki nimi. Drugą ideę, którą biorę, poszedłbym normalnie w ilościowe, ale to jest nudne, zawsze w to idę. Biorę jakościowe, żeby mieć lepszą armię. Tym bardziej, że tutaj mamy kolejny bonus do morali floty, a już mamy taki bazowo. Tutaj jeszcze siła naszych ciężkich okrętów, morale dla armii. Fajne combo. Korzyść rozwoju to zdecydowanie agresywna ekspansja będzie potrzebna. Pobłogosławojczymy armię, bo zgrzeszyłem. No zasadzie to będę grzeszył. Hehe. Anglii? Lol. Polska właśnie sprzedała Poznań. Tak po prostu. No dobra, armie gotowe, flota gotowa. I nie stać mnie ewidentnie na tę armię i flota, ale nieważne. Roszczenia mamy. Jest tylko teraz wypowiadać wojnę. O, w której będziemy mieli Portugalię i Kastylię. Jak miło. 14 okrętów ciężkich do 14. W sumie tak, teraz się zastanawiam. Dajcie znać, czy chcielibyście coś jeszcze zobaczyć na tej modyfikacji. Czy jakimś konkretnym krajem, czy może Polską pod jakąś kampanię. Bo Polska też tutaj ma inne misje. A ja tymczasem rozprawiam się moją wielką flotą z angielską flotą. Mamy lepsze muralki, co jest zadziwiające, chociaż oni mają więcej statków. Fuck. Desantujemy się od razu na fortece w Newcastle. Ostrzeliwujemy i od razu szturmujemy. Na pewno ją zdobędę bez większych strat, prawda? To no, nie będziemy mieli jakichś dużych strat, halo! Miało nie być strat, what the fuck? No nic, to kontynuujmy naszą inwazję. Trzeba wrócić po resztę armii. Przy okazji zatopić kastylijską flotę. Nasz wielki Kalmar przybył. W sumie chyba nie pokazywałem mojego super uber dowódcy, który mi się trafił z eventu. Flotę transportową zostawmy u nas z powrotem. Tutaj jakbym zatopił okręty, wiecie, albo wygramy, albo idziemy na dno totalnie, a resztę statków włącznie z handlówką ustawmy na polowanie na przeciwnik. Piękna angielska flota. I to jeszcze transportowce same plus handlówka. To powinna być rzeź, to powinna być rzeź. I malutka rzeź była. Lepsze jest to, że Anglia nie odpaliła swojej doktryny morskiej, dzięki czemu nie ma przewagi walcząc ze mną. A ja ich wciąż topię. I lecimy dalej. No i czas toczyć potężną bitwę z angielską armią, która ma armaty, a ja nie mam ani jednej. Zapomniałem, że to już siódma technologia. Boże, gram po prostu jego ostatni debil. Nie, dorzućmy troszeczkę więcej tego wojska. Oh my god, ale rzeź! A mam takiego epickiego dowódcy, tego walczy na bagnach i powinien ja im robić rzeź. No ale na szczęście, o tak, wygraliśmy tą bitewkę i zrobiłem im rzeź. Tylko Anglicy zaczęli jakieś wojsko tutaj rekrutować w bardzo dużych ilościach, ale małe staki łatwo jest rozbić.
te większe też. Carpe Siege! Tymczasem widzę, jak Polska pali Moskwę. Piękny widok. I to jeszcze bot do tego. To była długa, żmudna wojna, co kosztowała mnie wszystkich moich ludzi, ale nieważne. Wygraliśmy, bierzemy nasze roszczenia, porywamy angielskiego kardynała, bierzemy 500 golda oraz wojenne reparacje. A, i żeby nie zapomnieć, zerwałem ich relacje z sojusznikami. Tak, Yorkshire zostało odbite. Co dało nam dalsze roszczenia terytorialne. No i w kolejnej wojnie na pewno dużo więcej wezmę. Jestem mega zdziwiony, jak potężną flotę mamy, serio. Kiedy już tylko zrobiłem jakościowe idee wyżej, praktycznie nie mają ze mną żadnych szans w bitwach. No i po tej wojnie nawet całkiem nieźle zarabiam. 40-tysięczna armia, która nawet jaką tam jakość ma. Przed nami separaty, zwiększenie siły handlu. I na koniec ship durability, czyli jeszcze wytrzymałość okrętów zwiększone. Oj, to chyba wiem, kto będzie rządził na tych morzach. Co tutaj dalej możemy zrobić? Ale zanim przejdziemy dalej, to podajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć coś więcej z tej modyfikacji, lub może są jakieś inne modyfikacje, które uważacie, że powinienem pokazać na moim kanale. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, a teraz zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka zreformowanego Shogunatu, czyli takiego Prusa pod Wasali na modyfikacji Antebellum. Inna totalnie rozgrywka od wszystkiego, co widziałem na wszystkich modach.